przedstawicielem firmy Glaspol. Dzisiaj chciałbym przedstawić różnicę między pustakami E60, E30, E60, E90 i E120, bo takie też występują na europejskim rynku. Pustaki EI30, EI60 różnią się od pustaków E60 i to bardzo. Pierwsza różnica są to wymiary i waga. Pustak E60 ma wymiar 19x19x8, a pustak EI60 ma wymiar 19x19x15 i jest pustakiem trzykomorowym z dwoma przegrodami żelowymi i trzema pustkami powietrznymi. Pustak EI30 ma wymiar 19x19x10. To jest pustak z jedną przegrodą żelową i z dwoma przegrodami powietrznymi. Pustak EI120 jest pustakiem o wymiarach 19x19x20. Waży około 7 kg. I ma już wmontowane przegrody PEPOSZ pomiędzy dwoma pustaki. Mieszanie tych pustaków w momencie, kiedy mamy w projekcie i warunkach zabudowy E60, to musimy zastosować pustaki E60. Jeżeli mamy E60, to montujemy E60. Nie można ich zamieniać tylko dlatego, że tu jest E. E60 ma tylko godzinę ognioodporności. EI60 ma 1,5 godziny odporności ogniowej, a 60 minut dymnoszczelności. I tym się różni EI60 od E60. Dziękuję.